Jestem w tej chwili w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 102, w Café 102, Foto Café 102. Jest ze mną wyjątkowy gość. Cześć, witam Cię Bogdan. Witam Cię Szymon. Moim gościem jest Bogdan Jaremczak, absolwent Akademii Fotookąt. Dlaczego tutaj jesteśmy i co tutaj się niedługo wydarzy? Bogdan skończył Akademię Fotookąt i wymarzył sobie, że chciałbym mieć wystawę swoich prac dyplomowych. No i jakoś tutaj od słowa do słowa szukaliśmy miejsca i udało się zorganizować tutaj właśnie w środku Polski. Ja przyjechałem z Gdańska, czyli zupełnie z góry. Bogdan z Bielska. Z Bielska. Czyli zupełnie z dołu. Jesteśmy tutaj na środku kraju i niedługo, bo dokładnie za jakieś 2 godzinki będzie się tutaj wystawa właśnie prac Bogdana. To tyle tytułem wstępu. Bogdan, chciałem się zapytać, jakie były okoliczności powstania Twoich zdjęć? Jak to od początku do końca było? Od początku do końca tak naprawdę nie miałem na początku pomysłu. Nie miałem pomysłu na pracę dyplomową, a pomysł zrodził się podczas warsztatów fotograficznych na krakowskim Kazimierzu, w których wziąłem udział. Organizatorem była Akademia Fotooko. Warsztaty miały nazwę Myślenie Fotograficzne w ramach Intensive Workshop Tour 2015. I tam wraz z grupą uczestników chodziliśmy po kazimierzowskich podwórkach. Tam z pozornie mało atrakcyjnych miejsc zauważyłem pewne detale, pewne kadry, które tak naprawdę zainspirowały mnie do rozpoczęcia pracy nad dyplomem. Wysłałem kilka zdjęć na cotygodniowe omówienie do Akademii Fotooko. Tam spotkały się z entuzjazmem i postanowiłem kontynuować ten cykl w różnych miejscach w Polsce. Powiedz Bogdan, czy Ty już umiałeś fotografować, jak byłeś w Akademii? Jaki Twój stan był? Czy był tam jakiś skok, jeżeli chodzi o jakość zdjęć, czy to Przed Akademią Fotooko byłem totalnym amatorem. Robiłem zdjęcia głównie imprez okolicznościowych, jakichś rodzinnych, jakichś wycieczek górskich, wakacyjnych, bez znajomości zasad fotografii. Zapadła decyzja tak naprawdę nad zakupem trochę lepszego aparatu i stąd zacząłem szukać w internecie, w różnych portalach fotograficznych, przeglądać strony internetowe, żeby po prostu wzbogacić swoją wiedzę. Tak trafiłem m.in. na stronę Akademii Fotooko, kilka próbnych lekcji i po zakupie aparatu żona sprawiła mi prezent, jakim była roczna nauka w Akademii Fotooko, więc nie miałem wyjścia tak naprawdę. Dzisiaj jest efekt końcowy, praca dyplomowa obroniona. Dzisiaj zwieńczenie moich marzeń, wystawa fotograficzna, ale tak jak wspominałem na początku, byłem po prostu typowym amatorem. Wystawa już jest gotowa, zdjęcia właśnie wiszą tam obok, tak więc wszystko jest gotowe, za chwilę będzie wernisaż. Opowiedz o samych zdjęciach, o pomyśle na zdjęcie. Czy to jest zestaw przypadkowych zdjęć, czy można tam jakąś historię odczytać? Nie jest to zestaw przypadkowych zdjęć. Jest to tak naprawdę cykl, który posiada swój początek i koniec. Jest to pewna historia. Historia, która wiąże się z moich wspomnień z dzieciństwa. Zdjęcia były robione w różnych miejscach w Polsce, natomiast wpadłem na pomysł, aby połączyć zdjęcia w pary. Jest to 7 zestawów par, czyli razem 14 zdjęć, które łączą przede wszystkim, oprócz tematyki, jaką są podwórka, łączy również kilka cech wspólnych, jak jakieś drobne detale, plastyka, brak aranżacji w żaden sposób, chociaż mogłoby się wydawać, że zdjęcia są w jakiś sposób ustawiane. Nie, to są zdjęcia zrobione tak, jak je po prostu zastałem. I tak naprawdę te zdjęcia dopiero w parach niosą większą wartość, mają większą moc przekazu,
i również tworzą pewną historię miejskich podwórek, pokazują to, co ja zauważyłem, a więc pustkę, samotność, ale chciałem pokazać te zniszczone z pozoru mało atrakcyjne miejsca w sposób atrakcyjny. Między innymi dzięki warsztatom, w jakim wziąłem udział pod tytułem Myślenie fotograficzne, zmieniłem swoje podejście do fotografii, myślenie swoje, obserwacje na otaczającą nas rzeczywistość. A powiedz, zdecydowałeś się na zdjęcia czarno-białe? Tak, czarno-białe, dlatego że one świetnie oddają klimat tych miejsc. To są miejsca bardzo zniszczone, opuszczone, smutne, można powiedzieć, czasami wręcz niebezpieczne. I jeżeli chodzi o kolor, czarno-biel, zdjęcia w czarno-biel monochromatyczne zdecydowanie lepiej pasują do całej tej atmosfery. Powiedz coś o swoich inspiracjach. Tam pachnie surrealizmem na tej zdjęciach. Tak. Niektórzy mówią właśnie, że czuć w tych zdjęciach surrealizm. Ja może powiem inaczej. Ja jestem wiernym obserwatorem rzeczywistości i widzę to, pokazałem to, co tak naprawdę odczułem i to, co zobaczyłem w rzeczywistości. Więc co Ci dał ten rok w Akademii Fotooko? Przede wszystkim pozwoliło mi na uporządkowanie swojej dotychczasowej wiedzy. Miałem totalny chaos podczas przeglądania stron internetowych, książek o tematyce fotograficznej. Oglądałem dużo wystaw. Po prostu wiedza, którą miałem, była bardzo chaotyczna. Po pierwsze, Akademia Fotooko pozwoliła mi na uporządkowanie tej dotychczasowej wiedzy. Monitoring postępów, bo zdjęcia, które wysyłaliśmy na cośrodowe spotkania, były omawiane przez osoby nieprzypadkowe. To są osoby posiadające bardzo dużą wiedzę i bardzo ważne w tym wszystkim było, żeby wiedzieć, czy się robi postępy, na bieżąco korygować swoje błędy, wysłuchiwać uwag, pochwał. Przede wszystkim też poznałem bardzo wielu ludzi, fantastycznych osób podczas warsztatów fotograficznych w Krakowie. Miałem okazję poznać kilku uczestników, z kilkoma utrzymuję do dzisiaj znajomości. Tutaj pozdrawiam Ewę, z którą naprawdę nawiązałem bardzo, bardzo miłą przyjaźń. Wirtualnie, bo nie mieliśmy okazji się spotkać, bo Ewa mieszka w Niemczech, ale przede wszystkim fantastyczna przygoda, która się rozpoczęła. Tak naprawdę ta przygoda moja z fotografią zaczęła się od Akademii Fotooko jakieś 2-3 lata temu i myślę, że będzie kontynuowana już chyba do końca życia, mam nadzieję. Rozumiem, że można niemalże od takiego początkującego fotografa, który jeszcze gdzieś tam eksperymentuje, ma problemy z uporządkowaniem swojej wiedzy, do fotografa, który radzi sobie bardzo dobrze na wystawie, bo tutaj nie byle kogo nie przyjmują, że tak Zgadza się. Tutaj miejsce w Łodzi, kawiarnia Cafe 102, zajmuje szczególne miejsce na mapie fotograficznej Łodzi. Tutaj posiada ona bogatą historię wystawienniczą, bo po ponad 40 lat tutaj są organizowane wystawy wielu znanych fotografów. Dlatego jest mi bardzo przyjemnie, że dzięki uprzejmości kuratora wystawy, pana Adriana Jasiona, udało się tutaj zorganizować wystawę. Moją rolą tak naprawdę w tym wszystkim było wydrukowanie zdjęć i tutaj przywiezienie na wystawę. Także. Bogdan, dzisiaj jest też taki ciekawy, fajny dzień, że musimy dopełnić pewnych formalności związanych z Akademią Fotooko, czyli mówiąc krótko, mówię tutaj o dyplomie, tym papierze. My pracujemy nad zdjęciami, żeby te zdjęcia były najlepsze, ale jednak taka forma oficjalna tutaj istnieje, obowiązuje i dzisiaj chciałbym właśnie dopełnić tej formalności.
Dodatkowo jest to książka, żeby ten dyplom był w takiej właśnie zwartej oprawie, również o kompozycji Michała Anioła, z dalszej jakby studiowania do analizy kompozycji. No i cóż, muszę Ci pogratulować i życzyć dalszych sukcesów, dalszego, co najmniej takich zdjęć jak do tej pory. Dziękuję bardzo. Tak więc oto ta doniosła chwila. Gratuluję. Dziękuję. Proszę bardzo, oto moje dzieło i życzę dobrego światła. Dziękuję wzajemnie.